Festiwal Dziewięć Sił to wspólne święto dwóch regionów, Beskidów i Śląska Cieszyńskiego. Wydarzenie to odbywa się równolegle w dziewięciu lokalizacjach, a w każdej z nich czeka moc atrakcji. Koncerty, wystawy, warsztaty i wiele innych. Tak też wyglądała tegoroczna druga edycja festiwalu. Festiwal Dziewięć Sił. Myślę, że się rozkręca na dobre. To taka nowa propozycja na mapie i turystycznej, myślę, takich wydarzeń kulturalnych powiatu cieszyńskiego i nie tylko. Czy można jakoś podsumować tą tegoroczną edycję? Czy wszystko się udało? Jesteśmy bardzo zadowoleni. To znaczy i my, jako ci organizatorzy z ramienia marek turystycznych Śląska Cieszyńskiego oraz Beskidów, bo faktycznie festiwal to nie tylko powiat cieszyński, ale to i powiat bielski, to powiat żywiecki, miasto Bielsko-Biała. A to przede wszystkim festiwal, który w tym roku utwierdza jak gdyby swoich gości, swoich, miejmy nadzieję, swoją grupę taką stałych bywalców, że jest festiwalem turystycznym, czyli nie kolejną ofertą o charakterze festynowym, wyłącznie koncertowym, ale to, co wyróżnia, czy zaczyna Dziewięć Sił, i myślę, że ten rok to pokazuje jednoznacznie, to to, że otrzymujemy pewną ofertę, której normalnie turysta nie ma możliwości niekiedy doświadczyć. To są wszystko gminy turystyczne, które wchodzą w skład festiwalu Dziewięć Sił. I co te miejscowości poszczególne proponowały z takich najciekawszych tegorocznych propozycji? No w każdej z tych dziewięciu lokalizacji było naprawdę coś wyjątkowo ciekawego. No może faktycznie kilka z tego naszego cieszyńskiego podwórka. W Brennej sam event realizowany na Starym Groniu, spacery za ziołami, koncerty z najwyższego poziomu wieży widokowej na Starym Groniu, to naprawdę robiło tak zwaną robotę. W Wiśle koncert pod Magicznym Drzewem, czy koncerty pod Magicznym Drzewem na Cieńkowie z niesamowitym finałem folkowo-rockowego potoku. W Istebnej sama magia miejsca, bo Trójstyk, przemieszczający się turyści z Czech, ze Słowacji, mieszający się z polskimi uczestnikami i niesamowici dudziarze i gajdosze, którzy otwierali jakby ten program. A Cieszyn z cieszyńskim tramwajem, z wioską słowiańską na Wzgórzu Zamkowym, z turniejem wojów, no i z ucztą średniowieczną na dziedzińcu Muzeum Śląska Cieszyńskiego, no i Ustroń, gdzie się znajdujemy, z koncertami, z warsztatami, z bushcraftem, z jogą, ze spacerami wśród porannej rosy, bo tu się wszystko zaczynało w niedzielę już o 6:30 rano, tutaj właśnie na górnej stacji kolei linowej i w jej rejonie Wielkiej Czantory. Będzie kolejna edycja. Jeżeli ktoś z naszych widzów nie skorzystał w tym roku, to może się nastawiać na przyszły, gdzie szukać informacji później już o samym festiwalu. Mamy nadzieję oczywiście, że trzecia edycja będzie. Mamy też nadzieję, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku będziemy mogli informować o szczegółach tej edycji. Mamy nadzieję, że niebawem już poinformujemy o terminie. No i zakładamy, że minimum w tych dziewięciu lokalizacjach, w których spotkaliśmy się w roku ubiegłym oraz w roku bieżącym, festiwal się odbędzie, chociaż nie ukrywam, że mamy pewne ambitne plany z wejściem w inne miejscowości Śląska Cieszyńskiego, jak również z przejściem na stronę czeską oraz słowacką. Jak jechali Turcy, to się niebo skurcy. Jak jechali Turcy, to się niebo skurcy. Druga edycja festiwalu Dziewięć Sił już się powoli kończy. Co w tym roku w Ustroniu, co kolej linowa Czantoria i Ustroń przygotowali z atrakcji i wydarzeń w związku z tym festiwalem? Myśmy tutaj się przygotowali tak, może nietypowo wręcz, ale chcieliśmy zwrócić uwagę na naturę, na zwrócenie się, na życie slow, na oddech, na jogę, na gongi, więc jest tutaj taki zachowany, Aniu, nie? Akcent folkowy, ale chcieliśmy po prostu zwrócić się ku naturze. Tak, i nawet warsztaty, które dzisiaj przygotowaliśmy dla naszych najmłodszych klientów, są również z tym związane. Mamy wyroby z gliny, mamy pierniki dekorowane kwiatami jadalnymi, plus jeszcze
do tego kule zielarskie, więc wszystko jest w tym klimacie utrzymane. Czyli chodziło o to, żeby się zrelaksować, żeby odpocząć, no i żeby też poznać coś nowego i to się udało, rozumiem. Dosłownie. Nam chodziło o to, żeby się zwrócić ku naturze, ku tej sile życia, tego potencjału, który mamy w środku i zrobić nie tylko kąpiel dla własnej duszy, ale także i dla ciała. I właściwie to myśmy zaczęli od wczesnych godzin porannych, bo nasz program zaczął się, uwaga, uwaga, o 6:30. A to dzięki za sprawą tutaj Państwa, którzy przeprowadzili ten podstawowy trzon kąpieli leśnej, bushcraftu, zwrócenia się właśnie ku naturze. To bardzo prosimy słów kilka, na czym to polega? Ta kąpiel leśna, co to się działo, bushcraft później? Okazało się, że ludzie pozabierali ręczniki. Pozabierali stroje, ręczniki? Tak, ręczniki, stroje kąpielowe, bo myśleli, że my się realnie będziemy kąpać w jakiejś wodzie. Że będą wodzie. Się kąpać. Tak jest. Troszkę to sprostowaliśmy, bo kąpaliśmy się w lesie, kąpaliśmy nasze zmysły, a wszystko po to, żeby zapewnić sobie zdrowie fizyczne i psychiczne, bo kąpiel leśna właśnie o tym jest, o takim zanurzeniu się w naturze i o tym, żeby nasz mózg zwyczajnie mógł odpocząć. Także... Ale to co dokładnie się działo? To już tak na przyszłość, jak ktoś by chciał zabrać ręcznik, że to tak niekoniecznie o to chodzi. Ręcznik można, dlatego że chodziliśmy bosą po ściółce leśnej. Mieliśmy okazję pomasować trochę nasze stopy. Mieliśmy okazję wyizolować nasze zmysły, skupić się na poszczególnych zmysłach poprzez różne aktywności. Było ich 5-6, ale tutaj taką wisienką na torcie okazało się jednak taki długi spacer w zupełnej ciszy i takie pozostanie w tym otoczeniu naturalnym właśnie w takim zupełnym, zupełnym milczeniu. Także zjadaliśmy też, słuchajcie, truskawkę najwolniej jak się da. Okazało się, że panowie policzyli. Jedna truskawka miała 132 pestki, a inna 150, także każdy znalazł coś dla siebie w tej aktywności. Jedni się delektowali, inni bardziej technicznie liczyli, ale to o to chodziło, żeby odciągnąć jakby nasz umysł od tej codzienności, a skupić się na byciu w tu i teraz. Bushcraft, czyli w jaki sposób można spędzić czas w lesie zgodnie z naturą, nie szkodząc, nie pozostawiając śladu, na hamaku. Czyli też właściwie to było o takim odpoczynku od codzienności, taka propozycja właśnie wypoczynku i spędzenia czasu w naturze, ale zgodnie z naturą, bez hałasu, bez radyjek, tylko właśnie hamaczek, przyroda, zero śmieci, zero waste, także... Myślę, że propozycja chyba dla każdego w tych zwariowanych czasach. Mieliśmy także tutaj o poranku jogę. Dużo osób się zgłosiło, skorzystało z tej możliwości, by nabrać jeszcze takiego oddechu, rozciągnięcia się przed dalszą częścią tutaj programu naszego przygotowanego muzycznego, bo jeszcze przed nami dzisiaj w ciągu dnia wystąpi Braska Music i Czesław Mozil, który jest gwiazdą, która właściwie jest taką wisienką na torcie, która będzie zamykać cały nasz festiwal w Ustroniu. I to jest najważniejsze. Chcieliśmy pokazać, że można po prostu poznać Czantory z innej strony, od tej strony natury, od tego piękna, od tej ciszy, spokoju. I to chcieliśmy właśnie pokazać w tym tempie życia codziennego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik. Ty wierzaj, że ja zwyciężę, więc ty próbuj jak ja próbuję. Próbuj jak ja próbuję.